Rozglądajcie się po placu zabaw w Mikołajkach. Mieszkańcy Mikołajek tłumnie odwiedzili plac zabaw w minioną sobotę, by na festynie rodzinnym wspólnie się bawić. Wydano ponad 500 porcji popcornu i waty cukrowej, rozdano kilkanaście kilogramów słodyczy, a program imprezy obfitował w niemało atrakcji. Były segwaye, mini pojazdy, basen z kulkami, malowanie twarzy i robienie baniek mydlanych. Co można na waszych stoiskach zobaczyć? Z czego można skorzystać? Można skorzystać z balonów modelujących, także robimy różne zwierzęta, są to żyrafy, pieski, myszki, kwiatki różnego rodzaju. Obok mamy dwie osoby, które malują twarze i jeszcze tam chodzi nasz miś i szczudlarz, gdzieś bardzo wysoki książę, też wita wszystkie dzieci. Jak się dzisiaj bawicie? Dobrze, fajnie jest. Z jakich atrakcji już korzystaliście? Oglądałyśmy występy. No i mamy, widać, watę cukrową. Jak smakuje wata? A bardzo dobra, słodka jest. Na scenie prezentowali się podopieczni Centrum Kultury Kłobuk z repertuarem muzycznym oraz uczniowie zespołu oświatowego w Mikołajkach, którzy oprócz piosenek przygotowali spektakl dydaktyczny. Wyglądasz wprost koszmarnie. Mama ma rację, ty naprawdę strasznie wyglądasz. A dodam, że ostatnio w ogóle się nie uczysz. Całość przeplatała akcja biblioteki publicznej, głośne czytanie bajek. Jak się pani dzisiaj bawi? Bardzo dobrze. Super, naprawdę, pogoda piękna. Ręce zimno trochę, ale fajnie. Dzieciaki się bawią. Jak nie ma takiej imprezy, to dzieci siedzą przed komputerami. Istotnym punktem festynu było zakończenie akcji Biegam, bo lubię, bieg papieski, w którym udział wzięli nie tylko mikołajczanie, ale również sportowcy spoza gminy. Bieg przebiegał ulicami miasta, a kończył i rozpoczynał się właśnie na nowym placu zabaw. Imprezę organizowało Centrum Kultury Kłobuk. Piknik był zakończeniem programu Profilaktyka Przeciw Wykluczeniu, na którego realizację pozyskano pieniądze z Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.